I to jest hasło, które do mnie przemawia. Oszczędzaj pieniądze, buduj lepiej. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Pierwotnie w dzisiejszym filmie miały pojawić się trzy najpopularniejsze obudowy, ale stwierdziłem, że jest o nich już tyle materiałów dostępnych w sieci, że nie ma sensu tego powtarzać. Widzieliście je w zestawach komputerowych, widzieliście je w porównaniach itd., itd. Także stwierdziłem, że robimy zmianę kursu i bierzemy trzy najmniej popularne budy dostępne w naszym sklepie. Żeby wyeliminować jakieś egzotyczne konstrukcje i skupić się na takich bardziej normalnych, przyziemnych obudowach, wrzuciłem wyszukiwarkę na naszej stronie filtr obudów Midi Tower oraz dorzuciłem limit 300 zł, no i to, co mi wyszukiwarka wyrzuciła. Pierwsza obudowa w porządku alfabetycznym to Aerocool Beam. Wsparcie dla formatów ATX, Micro ATX oraz Mini ITX. Najdłuższa w zestawieniu długość karty graficznej i najwięcej slotów kart rozszerzeń. Tylko jeden port USB 3.0 na froncie, dwa typu 2.0 i tylko jeden zamontowany wentylator w zestawie. Co ciekawe, obudowa daje możliwość instalacji dwóch wentylatorów na dole. Pierwsze, co dosyć głośno i wyraźnie krzyczy, jestem tani, to plastikowy, frontowy panel, który się ugina niemiłosiernie. No jest perforowany, także teoretycznie będzie dobre airflow. Nie ma filtra przeciwkurzowego, także będzie jeszcze lepsze airflow. No i nie ma wentylatora żadnego na froncie, jest tylko ten jeden tutaj wylotowy. Jeżeli ma być jakiś, tylko jeden, no to dobrze, że jest tutaj w tym miejscu. Co ciekawe, można tutaj postawić kartę graficzną pionowo. Dosyć nietypowe rozwiązanie w sumie jak na tak niedrogą obudowę, można powiedzieć. Dwa pierwsze minusy, jakie zauważyłem. Pierwszy to niestety przy tak długim zasilaczu, jakiego ja użyłem, nie ma miejsca już na tę specjalną kieszeń pod dyski 3,5 i 2,5 cala. Oczywiście z krótszym da radę, ewentualnie jakoś na siłę też pewnie by tutaj się udało to upchnąć, ja nie będę tego robił. I druga rzecz, nie było wszystkich standoffów do płyty w formacie ATX zainstalowanych, także te brakujące dystanse trzeba sobie samemu wkręcić, a nie ma do tego żadnego narzędzia, czyli jakiegoś nasadowego klucza. Ja mam taką nasadkę, mam pełno takich narzędzi, ale gdyby ktoś nie miał, to trzeba paluszkami, a paluszkami to tak ciężko, ciężko. Wyłamywane śledzie ogólnie. Moim zdaniem w obudowie za 300 zł już około nie przystoi. To jest moim zdaniem domena gdzieś pułapu cenowego 150, góra 200 zł. Nie 300, sorry. Poza tymi drobiazgami, można powiedzieć, nie mam większych zastrzeżeń do budowy. Bezproblemowo wszystko przebiega. Jedna rzecz, jaką zauważyłem jeszcze w trakcie, to jeżeli macie jakąś grubszą kartę graficzną, tak jak tutaj ten RTX 3070, który jest 2,5 slotowy od Palita, no to niestety on się nie zmieści tutaj na pionowo. Próbowałem, no i tutaj tylko dwuslotówki, także. Dalej Silenius MS od Rajinteka. Kompatybilność identyczna, lekko poniżej 2 cm mniej na kartę graficzną, ale jako jedyna w zestawieniu ma port USB typu C na frontowym panelu. Niestety nie ma w zestawie żadnych wentylatorów, ale co bardzo ciekawe, producent daje możliwość zainstalowania dwóch aż 20-centymetrowych bestii na froncie. Możliwość instalacji chłodnic spisałem ze strony producenta, ale zakładam, że na froncie i z góry da się zainstalować 240, skoro wchodzi 280, mimo że nie został ten rozmiar wypisany. Powiem wam tak, tutaj mimo że ten panel frontowy się tak troszkę ugina, to jednak to jest metalowa część. Pod nią znajduje się filtr. Także to całkiem fajnie. Jeśli chodzi o konstrukcję samą, to tutaj mamy, wydaje mi się, dosyć grube blachy, nic się nie ugina. Moje pierwsze słowa zresztą po wyjęciu tej obudowy zabrzmiały: o kurczę, ale fajna buda całkiem. Niefajne jest to, że nie ma tutaj żadnych wentylatorów. To jest troszkę jakaś taka dziwna dychotomia, można powiedzieć, bo wentylatory sobie kupcie sami, ale jest to już obudowa na tyle współczesna, że ma USB typu C na frontowym panelu. I tutaj podobnie jak w przypadku obudowy Aerocoola, mamy również możliwość zainstalowania czterech dysków SSD 2,5 calowych z tą uwagą, że montując ten czwarty dysk tutaj na tej kieszeni, no trzeba zrezygnować z jednego miejsca na dysk 3,5 calowy. I w ogóle zobaczcie, tutaj rekomendują RTX 3080 wersji Founders do tej budy. Tutaj też nie ma wszystkich standoffów czy dystansów, ale różnica jest taka, że bezproblemowo da się je wkręcić palcami. No, wyprzedziłem.
Jeden mi się udało bezproblemowo dokręcić palcami, drugi nie. Próbuję zamknąć panel boczny bez pomocy osób trzecich i chyba się udało. Wszystko się pomieściło, ładnie się zamknęło. Niestety ponownie mamy wyłamywane śledzie, no ale co zrobić. Fajnie wygląda, nie? Ostatni w dzisiejszym zestawieniu jest Zalman Z3 Iceberg, czyli ostatnie słowo słyszane na Titanicu, nim zaczął tonąć. Obudowa jako jedyna wspiera format EATX, ale ma przy tym najkrótszą maksymalną długość karty graficznej. Poza tym dość standardowy układ zarówno wentylatorów, jak i chłodnic. No i tutaj, moi drodzy, od razu widoczny minus rzuca się w oczy bardzo, ale to bardzo wyraźnie, czyli frontowy zabudowany panel. Tutaj co prawda są jakieś wnęki, także powietrze będzie miało którędy wędrować, tutaj są otwory wentylacyjne, no i jest wentylator frontowy, także no niestety, ja nie jestem fanem zabudowanych frontów, z punktu widzenia cyrkulacji powietrza zawsze dobrze, żeby ten front był perforowany, ale ta obudowa oferuje inne rzeczy, mam wrażenie, że funkcjonalnością przebija wszystkie inne, po pierwsze dwa wentylatory, obydwa z RGB w ogóle, jest do nich kontroler, z tyłu mamy tasiemki do organizowania kabli na rzepy, są gumowe przelotki, no naprawdę tutaj w tej obudowie jest sporo takich bardziej, można powiedzieć, luksusowych udogodnień. Opa, pa! Nawet jest szmatka do czyszczenia szyby. O, proszę, jest PC speaker, gdybyśmy chcieli sobie zainstalować głośniczek, żeby nam pikało, nie wiem po co. Są również ułamywane śledzie, ale są dwa zapasowe normalne śledzie w zestawie. Gdybyśmy ułamali i chcieli jednak, nie wiem, sprzedać obudowę czy cokolwiek, czy zmienić lokację karty graficznej, to mamy czym zaślepić te wyłamane śledzie. No, to jest firma. I tak, troszkę ich za bardzo pochwaliłem z tymi dodatkami. Na wyrost może, no nie, na wyrost nie, bo wszystko to, co było się, o czym mówiłem, to znajduje się faktycznie w zestawie. Ale tutaj też po raz kolejny musimy sobie zamontować dystanse. No i niestety nie ma tego klucza nasadowego, a bez klucza nasadowego dokręcić ich nie da rady. Żeby nie było, ja nie mówię, że mają producenci dorzucać klucze nasadowe czy jakiś zestaw narzędziowy do obudów. Ale zobaczcie, takie małe gówienko, to dorzuciła bodajże firma Silentium PC, do której swojej obudowy już nie pamiętam. Taka mała nasadka, z tej strony miejsce na krzyżak i bum, możemy tym dokręcać dystanse od płyty głównej. Fajne. Kolejny komputer poskładany, nie mam żadnych zastrzeżeń do procesu budowania w obudowie Zalmana. Co prawda się skaleczyłem, ale nie o żaden element samej obudowy, a o wieżę chłodzenia CPU. Powiem więcej, plus za zwykłe, tradycyjne rozwiązanie tutaj, jeśli chodzi o montaż karty graficznej, na zwykły wkręt czy zwykłą śrubę bez tej kciukowej, która mimo że ma być poręczna, jest zwykle nieporęczna i bez tych kretyńskich zasuwek, które ostatnio wielu producentów lubi dokładać do swoich obudów. Nie wiem po co, to wszystko przeszkadza, nie róbcie tego, tak ma być. Aha, dodam jeszcze, że wszystkie obudowy mają szklane panele boczne i przy okazji zostawiam Wam tu na chwilę zestawienie wszystkich modeli, gdybyście chcieli coś porównać. Testy temperatur pokazują dość wyraźnie, jak ważny jest choć jeden wentylator wylotowy. Mimo ogromnego potencjału, obudowa Silenios trochę się kisi i notuje wyniki 5 stopni gorsze na procesorze i aż 8 na GPU od najlepszego w tej części testów Zalmana z dwoma wentylatorami. 2-3 stopnie cieplej jest natomiast w obudowie AeroCool, nieduża różnica, która mogłaby być większa, jeśli Zalman miałby meszowy frontowy panel. Co pokazują testy, w których wszystkie obudowy zostały wyposażone w dwa wentylatory 120 mm, jeden na froncie, drugi na tyle. Tym razem góra lodowa wypadła najgorzej. Nie są to wielkie różnice, ale pamiętajcie, że nie mamy do czynienia z bardzo energochłonnym sprzętem. Zwróćcie również uwagę, jaki potencjał ma obudowa Silenios, gdyby tak dać jej te dwa 20-centymetrowe wentylatory. I co powiecie, czy według Was te trzy obudowy zasłużenie znajdują się na końcu listy popularności, czy jednak powinny się znaleźć odrobinę wyżej? Wydaje mi się, że wszystkie mają swoje plusy, ale kluczem chyba do tak niskiej pozycji, można powiedzieć tak w cudzysłowie w rankingu, jest cena. Tutaj
Zalmana bym jeszcze obronił tymi dodatkami wszystkimi, które posiada, no ale obudowy gdzieś w okolicach 300 zł bez wentylatorów albo z tylko jednym, no to troszkę nie przystoi jednak. Jednakże same obudowy, same w sobie, już nie patrząc na te braki w postaci zerowej ilości wentylatorów czy ograniczonej, nie są złe. Jakość wykonania jest dobra we wszystkich przypadkach, także one wszystkie jakieś swoje plusy mają. Być może tutaj trzeba by było troszkę ewentualnie cenę obniżyć, żeby troszkę większe grono się nimi zainteresowało. I podsumowując już tak ogólnie, wydaje mi się, że to dość ciekawe ćwiczenie było dla nas, ponieważ pokazuje, że nie tylko trzeba patrzeć na te pierwsze, najczęściej polecane czy najczęściej kupowane przez użytkowników obudowy, te sprawdzone, można również zajrzeć troszkę dalej na liście i tam również znajdą się jakieś ciekawe propozycje. Na Wasze propozycje odnośnie kolejnych testów obudów jakichś nietypowych czekam w komentarzach. Przypominam o subskrybowaniu kanału Morele TV oraz kliknięciu w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych testów, a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.